W Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii prowadzimy badania z zakresu płodowego zespołu alkoholowego, ale co to tak naprawdę jest, na czym polega terapia, jakie są metody terapii i po co tak naprawdę prowadzimy tę diagnozę, opowie... Pani dr Teresa Jadczak-Szumiło, która jest psychologiem, doktorem nauk społecznych, ale też prowadzi liczne zajęcia z tego zakresu oraz ma własną poradnię dla dzieci z problemami wczesnorozwojowymi i opracowała autorski program terapii dla dzieci porzuconych w zakresie regulacji przywiązania. Zapraszamy. Proszę Państwa, adopcja dziecka stanowi wyzwanie. Dla rodziców, którzy je adoptują i wyzwanie też dla ich rodziny, z której pochodzą. Często słyszycie Państwo, że adopcja dziecka to takie samo rodzicielstwo jak rodzicielstwo biologiczne wystarczy kochać i będzie dobrze. Ale tak nie jest. Adoptowane dziecko ma za sobą traumę porzucenia. Niezależnie od tego, czy doszło do tego z okoliczności społecznych, czy z takiego powodu, że zostało zabrane, przeszło przez traumę porzucenia. Dla małego dziecka jest to najtrudniejsze doświadczenie życiowe, jakie mogło spotkać w ogóle człowieka, zwłaszcza człowieka, który jest w okresie tak intensywnego rozwoju, zależnego od opiekuna. Jeżeli wychowujemy dziecko, które ma za sobą utratę biologicznej matki, biologicznego domu, biologicznej rodziny, z której pochodzi, musimy liczyć się z tym, że jest to wydarzenie na tyle znaczące, w jego historii życia, że ma wpływ na jego dalsze postępowanie. Jeżeli porzucenie nastąpiło w okresie 03, to wydarzenie to mogło zakłócić rozwój systemu przywiązania. Zakłócenie rozwoju systemu przywiązania. To nie tylko reaktywne zaburzenia więzi, czyli jedno z najcięższych y, zaburzeń, jakie znamy u dzieci, ale często to są modyfikacje w obrębie stylu przywiązania, więc y, będziemy mieli u dziecka y, te trudności, które są związane właśnie z inną adaptacją do warunków, w którym przyszło mu żyć. Jeżeli jeszcze to dziecko było w okresie prenatalnym narażone na alkohol, może mieć jakieś deficyty związane z syndromem FASD, czyli z całym spektrum zaburzeń, jakie może powstać po prenatalnej ekspozycji na alkohol. Tak więc najczęściej adoptowane dziecko to dziecko, które ogniskuje w sobie takie trzy y, duże obszary y, trudności, które mogą mieć miejsce. Lecz nie muszą. Ale to, żebyśmy byli pewni, że one nie mają miejsca w, da, w życiu danego dziecka, to trzeba by to raczej oszacowywać i oceniać już po adopcji. Pierwsza grupa trudności to zaburzenia związane z wczesną traumą. Druga grupa trudności to trudności związane ze zmienionym stylem przywiązania. I trzecia grupa trudności to trudności. Które mogą wynikać z prenatalnego narażenia na alkohol. Niektóre dzieci w adopcji ogniskują w sobie wszystkie trzy powikłania. Natężenie, rodzaj natężenia to jest oczywiście dyskusyjne. Będą dzieci, które będą prezentowały większe trudności, i będą dzieci, które będą prezentowały mniejsze trudności. To, z czym spotykają się rodzice adopcyjni, to często właśnie zachowania wynikające na zmianę z tych trzech różnych powodów. Siła tych zachowań może być na tyle trudna, że bardzo szybko wypala, bardzo szybko doprowadza do ściany, bardzo szybko sprowadza rodziców do takiego myślenia, nie damy rady, co teraz robić, jak z tego wybrnąć. Pierwszym krokiem do tego, żeby sobie z tym poradzić, jest rozumienie, które zachowanie z czego wynika. I żeby to wiedzieć, w moim rozumieniu, po adopcji dobrze by było jednak być pod opieką jakiegoś specjalisty, psychologa, który by pomógł rozeznać się w, w tym, z czym mamy do czynienia. Czasami rodzice w zagubieniu w takim wypaleniu zachowaniami dziecka, których nie rozumieją, przypisują wszystkie zachowania dziecka, bądź to uszkodzeniu poalkoholowemu, bądź to zaburzeniom przywiązania. I tak też nie jest. Niejednokrotnie rodzice proszą o diagnozę FAS, a okazuje się, że właśnie nie borykają się zupełnie z FASem, tylko borykają się z zaburzeniami w obrębie przywiązania. Czasami szukają pomocy w obrębie zaburzeń przywiązania, a okazuje się, że dziecko ma objawy traumy, czasami szukają pomocy w zakresie traumy, a okazuje się, że dziecko ma deficyty poalkoholowe. Żeby rozeznać to, w którym miejscu się jest, czy potrzebna jest pomoc specjalisty, który by pomógł to ocenić. Jeżeli mamy dziecko z FASD, to. Nawet jeżeli nie ma tam dużych uszkodzeń poznawczych, bo musimy pamiętać, że spektrum zaburzeń poalkoholowych nie stawia dziecka od razu w grupie dzieci upośledzonych umysłowo. Spektrum zaburzeń poalkoholowych to jest bardzo pojemne pojęcie i niektóre dzieci mają drobne deficyty. Związane bądź to z ubytkiem zdrowia, bądź to ze zmienionym wyglądem, ale poznawczo radzą sobie całkiem dobrze. Wiele dzieci w spektrum FASD ma prawidłowy iloraz inteligencji i radzą sobie w miarę dobrze. To, co je gubi czasami, to właśnie zaburzenia związane z historią życia to, że były przekazywane pod opiekę innych opiekunów że mają zmiany emocjonalne. Jeżeli Uchwycimy to w porę, to wychowanie dziecka z FSD nie musi wiązać się z porażką i nie musi się wiązać z takim rozczarowaniem rodzicielskim i rozczarowaniem rozwojowym. Ale również, żeby to wiedzieć, trzeba to oszacować. Yy, wiele rodzin. Naprawdę z powodzeniem radzi sobie z wychowywaniem dzieci z FASD, bo w toku diagnozy, na przykład neuropsychologicznej, dowiedzieli się, że to, co jest deficytem dziecka, to na przykład drobne trudności w obrębie zapamiętywania, a to, co jest o wiele większym deficytem, to konsekwencje wczesnej traumy. I leczenie adekwatne tych dzieci będzie wymagało wspomagania w zakresie pamięci. Ale przede wszystkim, żeby to się mogło odbyć, musi być wyleczona wczesna trauma. Wczesna trauma to nie jest tylko domena dzieci z FASD. Wczesna trauma może spotykać równie dobrze dzieci biologiczne. Więc wydaje mi się, że powinniśmy do tego podchodzić z takim zrozumieniem i bez wpadania w panikę. Pierwszym krokiem do tego, żeby zrozumieć, gdzie jesteśmy, jest dobra, rzetelna diagnoza oceniająca dziecko i oszacowująca właśnie z jakiego, trudności, z jakiego typu trudnościami się mierzy. Wiele osób myśli sobie tak, że jeżeli dziecko jest małe i było adoptowane jako noworodek lub bardzo wczesne, młode niemowlę, to te zaburzenia związane z traumą czy z przywiązaniem go nie dotyczą. Ale to nie jest prawda. Wiemy o tym, że wczesna trauma, im wcześniej ma miejsce u dziecka, tym większy jest jej rozmiar takiego negatywnego oddziaływania. Dziecko nie musi pamiętać zdarzeń traumatycznych. To układ nerwowy pamięta te wydarzenia. Więc jeżeli dziecko doświadczyło wczesnej traumy zaraz po urodzeniu, będzie być może wymagało największej pomocy w tym obszarze. Trzeba pamiętać, że zaburzenia związane z traumą Podlegają leczeniu i to nie jest determinujące, że dziecko będzie źle się rozwijało i źle funkcjonowało. Wielu specjalistów samo narażenie na alkohol uznaje za wczesną traumę. Wiele dzieci, które były eksponowane na alkohol prenatalnie, nie mają uszkodzeń w postaci FAS, czy częściowego FAS, czy innych zaburzeń ze spektrum, ale. Wszystkie dzieci, które były narażone na alkohol, nawet na niewielkie dawki alkoholu, mogą mieć w układzie nerwowym reakcję postraumatyczną. Bo jeżeli popatrzymy na Traumę jako na reakcję układu nerwowego na to, co się nam przydarza, to w sytuacji, kiedy matka spożywa toksynę, czy spożyła toksynę, bo nie ograniczajmy tej grupy matek tylko do matek uzależnionych, tylko do matek, które w ogóle użyły alkoholu w okresie ciąży. Więc jeżeli matka spożyła toksynę, to dziecko już w okresie prenatalnym, żeby poradzić sobie z tą sytuacją, musiało stworzyć odpowiedzi w układzie nerwowym, które pomogłyby mu przyjść przetrwać tą sytuację. A jakie to odpowiedzi układ nerwowy będzie dawał na, na, przy narażeniu na toksynę? No Odpowiedzi ratujące, czyli te wszystkie reakcje, które są związane ze stresem. Tak więc wśród badaczy problemów związanych z FASD jest takie przekonanie, M mówiące o tym, że samo narażenie dziecka na alkohol w okresie ciąży jest y, pewnego rodzaju sytuacją, gdzie układ nerwowy dziecka może odpowiedzieć reakcją. Posttraumatyczną. Do tych reakcji posttraumatycznych będziemy zaliczali wysoką aktywację w ośrodkowym układzie nerwowym w obrębie osi HPA, czyli takiej osi y, adrenalinowo-kortyzolowej, która nam y, pozwala się aktywizować do alarmu w sytuacji trudnej. I do reakcji posttraumatycznej będziemy zaliczali aktywację w autonomicznym układzie nerwowym, związaną ze wszystkimi reakcjami, które towarzyszą stresowi. Silne bicie, przyspieszona akcja serca, spłycony oddech. Zaciskanie się żołądka, napięcie w zakresie mięśni, twarzy. Wiele dzieci, które przyszło mi diagnozować w moim życiu jako potencjalnie dzieci podejrzane o FASD, bo było narażenie na alkohol, były w takiej sytuacji, że nie miały zmian w obrębie FASD, ale miały tak wysoką aktywację w autonomicznym układzie nerwowym jako odpowiedź na wczesną traumę, że całe leczenie tych dzieci sprowadzało się do leczenia. Skutków posttraumatycznych, a nie do leczenia tych skutków z grupy FASD. Warto o tym pamiętać, dlatego że wielu rodziców wpada w taką panikę, że jeżeli dziecko było narażone na alkohol, to y, już niewątpliwie ono ma te zmiany po stronie upośledzenia i one są nieodwracalne. Y, skutki wczesnej traumy, jeżeli ona miała miejsce y, we wczesnym okresie. Są też poznawcze. Dzieci narażone na wczesną traumę rozwijają się gorzej, właśnie dlatego, że układ, ich układ nerwowy jest ciągle w reakcji walcz, uciekaj, a w reakcji walcz, uciekaj nie ma rozwoju tylko jest próba zachowania, przetrwania, zachowania status quo. Jeżeli dziecko jest w takim podwyższonym stresie, jego system przywiązania też może rozwijać się w sposób zmieniony. I czasami rodzice mylą, myślą, że dziecko ma zmiany poalkoholowe, tymczasem dziecko ma zmiany związane z tą wadliwą wczesną opieką. Wiemy, że jeżeli dziecko było, miało zmienionych opiekunów, było przerzucane z domu do domu, przeszło przez y, zabranie, przeszło przez pogotowie opiekuńcze, przez dom dziecka, przez rodzinę zastępczą, czasami dwie rodziny zastępcze. To jeżeli to miało miejsce w okresie 03, to będzie skutkowało zmianami w obrębie stylu przywiązania. Styl przywiązania może ulegać korekcie, ale często będzie wymagał od rodziców adopcyjnych nie tylko miłości, tej bezwarunkowej, ale też rozumienia zachowania i adekwatnych reakcji, czasami w bardzo trudnych sytuacjach, ponieważ dziecko ze zmienionym stylem przywiązania nauczyło się, co robić. Nauczyło się żyć w sytuacji zagrażającej, więc jeżeli my jesteśmy w alarmie, cały czas w czujności, yy, prześ, yy, śledzimy, czy nie ma zagrożenia w otoczeniu, yy, postrzegamy reakcję ludzi jako zagrażające nam, to nasze zachowanie staje się specyficzne. Kłopot dziecka, które ma, miało taką historię życia, polega na tym, że kiedy przychodzi do rodziny adopcyjnej, to ono na wejściu nie wie, że oto teraz tutaj jest bezpiecznie, że, nie będzie, że tutaj nie będzie karane, że tutaj nie będą go wyrzucali z domu za drobne przewinienia, że nie będzie zmiany tego domu. Ono tego nie wie. Więc używa w tym nowym środowisku starych strategii. I to dla wielu rodziców adopcyjnych jest niezrozumiałe. Czasami wypalające emocjonalnie, więc myślą, że jest to efekt poalkoholowy. Tak nie musi być. To wszystko wymaga oszacowania, oceny. Po to są specjaliści zajmujący się właśnie tymi wczesnymi doświadczeniami dzieci, żeby pomogli rodzicom rozeznać tą sytuację i wyprowadzić ich z tego. Zmienione style przywiązania mogą wydawać się y, czymś bardzo trudnym do modyfikacji. I tak to jest prawda, to jest trudne do modyfikacji, ale nie niemożliwe. Czasami rodzice mylą ten zmieniony styl przywiązania, na przykład styl lękowo unikający czy lękowo ambiwalentny z, ze stylem zdezorganizowanym, czyli coś, co nazywamy reactive attachment disorder. To nie jest prawda, że wszystkie dzieci, które przeszły przez zmienionych opiekunów, mają tą najcięższą diagnozę rad. Wiele dzieci ma silną ambiwalencję i to również podlega zmianom. To nie jest to samo, co tamta diagnoza kliniczna. Też warto o tym pamiętać. Podsumowując, myślę, że dobrym krokiem jest to, aby właśnie najpierw po adopcji oszacować, w jakim stanie to dziecko jest następnie ustalić priorytety w interwencji. Wiele osób, jak usłyszy, że dziecko ma diagnozę z grupy FSD, wpada w panikę i chcą oczywiście korzystać ze wszystkich takich y, pomocowych interwencji, jak y, logopeda, terapeuta i SI, fizjoterapeuta. Warto pamiętać, że jeżeli dziecko świeżo przychodzi do rodziny, to kluczowym elementem te, również terapii, jest rekonstrukcja systemu przywiązania. I dziecko, które nie jest jeszcze przywiązane do rodziców, nie może być narażane na zmienność terapeutyczną, ponieważ to może mieć o wiele większe negatywne skutki niż pozytywne. Yy, to, co warto pamiętać, to rzeczywiście to. Trzeba zachować pewnego rodzaju spokój, oszacować stan dziecka po przyjściu do rodziny, dać mu szansę osadzić się w tej rodzinie, ocenić deficyty, zarówno po stronie systemu przywiązania, wczesnej traumy, jak i zaburzeń poalkoholowych, i wtedy na spokojnie podjąć decyzję, od czego zaczniemy wspomaganie rozwoju dziecka. Często, kiedy pomagam rodzicom adopcyjnym, sama już nie wiem, co przyniosło większe straty. Czy to, że chodzili na liczne terapie po siedem razy w tygodniu do różnych specjalistów i dziecko nie zdołało osadzić się w domu, czy większe straty przyniosło to, z czym dziecko pierwotnie przyszło do rodziny. Też warto o tym pamiętać. Pośpiech w tej relacji nie jest dobrym doradcą. Raczej zachęcałabym do pewnego spowalniania, dobrego, dobrego przyglądania się dziecku, umiejętności rozróżnienia jego trudności i zaburzeń czym innym są efekty wczesnej traumy, czym innym FSD, czym innym zmiany w obrębie stylu przywiązania. A to, co często rodziców wypala, to takie nagromadzenie tych objawów z tych trzech obszarów, zaplątanie się pomiędzy tymi objawami, no i y, później panika, że nie widzimy drogi wyjścia. Po to są specjaliści w tym obszarze, aby Państwu pomogli i aby przede wszystkim pomogli ułożyć te elementy. To daje dobre efekty, wiele dzieci adoptowanych ma szansę bardzo dobrze się w rodzinie osadzić, leczyć się w tej rodzinie, bo państwo pełnicie rolę leczniczą dla tych dzieci właśnie w zakresie tych wczesnych doświadczeń i krok po kroku wychodzić z tego, co przyniosło im życie w niekorzystnym okresie rozwojowym, bo na początku rozwoju.